dobry. Na początku mojego krótkiego wystąpienia chciałbym dla rozluźnienia siebie i Państwa zapytać, poprosić Państwa o pomyślenie przez chwilę, jak łatwo przychodzi nam przypominanie sobie różnych rzeczy. Na przykład spróbujmy sobie przypomnieć, co Państwo jedli dzisiaj na obiad, albo jak smakuje czy pachnie Państwa ulubione danie. Jakkolwiek oczywista wydaje się nam taka umiejętność, jak zachowywanie informacji tego rodzaju w pamięci, to molekularne mechanizmy, czy w ogóle mechanizmy zapamiętywania nie są już dla nas tak oczywiste. Przy czym niektóre aspekty zapamiętywania są nam znane lepiej, a inne mechanizmy zapamiętywania często wydają się być dużo bardziej trudne w zbadaniu. Przy czym na pewno wiedzą Państwo, że za zapamiętywanie odpowiedzialny jest mózg. Większość z Państwa wie, że kluczowe tutaj będą komórki neuronowe, ale to, co znamy stosunkowo mało, to jest to, co dzieje się wewnątrz poszczególnych neuronów. To znaczy wiemy, że połączenia pomiędzy neuronami, ich tworzenie się i zanikanie jest kluczowe dla odtwarzania informacji. Natomiast to, co dzieje się wewnątrz, już takie oczywiste nie jest. I to dlaczego to jest takie trudne, żeby to zbadać? Wynika częściowo z tego, że mózg jest tkanką bardzo skomplikowaną, również pod względem wielości rodzajów komórek, które się w niej znajdują, a metody biochemiczne, które służą do badania tych molekularnych zjawisk zachodzących wewnątrz poszczególnych komórek, wymagają zwykle więcej niż jednej komórki, wymagają wielu komórek, które najlepiej, żeby zachowywały się podobnie. I co istotne, tego typu zmiany właśnie na poziomie molekularnych mają też kluczowe znaczenie dla zrozumienia chorób neurodegeneracyjnych, które później mają wpływ na to, że mamy w starszym wieku na przykład trudności z zapamiętywaniem. Teraz, jak widzą tutaj Państwo na pierwszej ilustracji, to jest właśnie fragment tkanki mózgowej z bardzo wieloma rodzajami komórek. Natomiast ten mechanizm, który się zmienia wewnątrz komórek, to jest mechanizm bardzo podobny do tego, co odróżnia komórki od siebie. To jest mechanizm zmian epigenetycznych, czyli takich zmian chemicznych zachodzących na poziomie, który jest pomiędzy helisą DNA, którą widzą Państwo tutaj na górze, po prawej stronie, a całym chromosomem. Mamy takie, widzą Państwo, takie szpuleczki zwane nukleosomami. One mogą być modyfikowane na kilkadziesiąt różnych sposobów i różne kombinacje tych modyfikacji będą miały wpływ na to, jaką funkcję dany element chromosomu, czy jest aktywny, czy jest nieaktywny. Teraz, żeby dobrze zrozumieć to, nie tylko trzeba zbadać biochemicznie te modyfikacje, ale trzeba również zdekodować te właśnie kombinacje. Bo proszę sobie wyobrazić, że w ludzkiej komórce mamy kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów tych nukleosomów, tych szpuleczek. Każda z nich jest modyfikowana w inny sposób i co więcej, różne kombinacje mogą mieć różne znaczenie w tym procesie lub też mogą się zmieniać zupełnie niezależnie, dlatego że jeden organizm jest trochę inny od drugiego. Więc to, co matematyk może tutaj pomóc, to właśnie próba dekodowania tych skomplikowanych sygnałów i odkrywania tych, które właśnie mają przyczynowo-skutkowy związek właśnie z tym procesem zapamiętywania. I my będziemy stosować w naszym projekcie taką procedurę, która wykorzystuje model sieci Bayesowskich, które są taką metodą pozwalającą wiele skomplikowanych pomiarów sprowadzić do prostego modelu, który różne zmienne wiąże w sposób taki statystyczny, czy też probabilistyczny, a więc mówi nam o prawdopodobieństwie zajścia różnych zdarzeń, zależnie od tego, czy dany organizm był poddany procesowi zapamiętywania, czy nie. Teraz jeśli część z Państwa martwi się, że że byłoby szkodliwe na przykład przetwarzanie mózgów dla bardzo podstawowego projektu, to muszę Państwa uspokoić, że będziemy to robić na muszkach owocowych, które są bardzo prostymi organizmami, mają dużo prostsze mózgi, mają dużo mniej komórek w nich. Można je uczyć również w laboratorium i co więcej, one również są w stanie zapamiętywać zapachy i są w stanie uczyć się rozpoznawać jedzenie, to, które lubią, to, które preferują, właśnie na podstawie zapachu. I tak będziemy uzyskiwać nasze dane do projektu. Także jest nadzieja, że czegoś więcej się dowiemy. Dziękuję bardzo.